Witam w szóstym odcinku Kompasu pod tytułem Retoryka wojenna. Poprzedni odcinek, Etyka polityka, obejrzało jak dotąd 1500 osób. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenia i za komentarze. W najnowszym Kompasie ustosunkuję się do niedawnego wywiadu naszego premiera Mateusza Morawieckiego, którego udzielił ekonomicznemu dziennikowi Financial Times i w którym powiedział w reakcji na groźbę zablokowania dla Polski funduszy przez Unię Europejską, że jeśli Unia rozpocznie trzecią wojnę światową, to Polska będzie musiała bronić swoich praw każdą dostępną bronią. Gdzieś tam w tle chodziło, gdy chodzi o tę broń, o kwestię weta Polski dla pakietu klimatycznego. Premier zapewne chciał użyć słów o wojnie jako swoistej metafory, może nawet świadomej przesady, jednak co do istoty była to retoryka wojenna. Retoryka wojenna w polityce zagranicznej zwykle służy przestraszeniu przeciwnika i zniechęceniu go do podejmowania wrogich działań, zaczepnych działań. W przyrodzie zastępuje taką retorykę stroszenie się w piórka, napinanie mięśni, przybieranie bojowej postawy, jakieś głośne porykiwania czy gulgoty. No, wszystko w zależności od tego, z jakimi zwierzętami mamy do czynienia. W polityce wewnętrznej zaś retoryka wojenna, niezależnie od czasów i państw, zawsze służy mobilizacji swoich zwolenników. Mobilizacji do twardego kursu, do siłowego rozwiązywania zamierzonych celów. No, skoro po dobroci się nie dało, to może trzeba zapowiedzieć jakąś wojnę. To też utwierdzanie, ta retoryka wojenna w polityce wewnętrznej, to też utwierdzanie zwolenników w postawie nie oddamy ani guzika, nie przejdą, non passaran, żadnych ustępstw. Ale retoryka wojenna może też być niebezpieczna jako metoda osiągania zamierzonych celów politycznych. Co będzie bowiem wtedy, gdy przeciwnik nie przestraszy się słów? W takiej sytuacji od realnego konfliktu może nas dzielić już tylko jeden krok. Retoryka wojenna może stać się wtedy samospełniającym się proroctwem. Uważajmy. Często tak bywa, że powie się jedno słowo lub zdanie za dużo i wszystko idzie w niwecz. W roku 1981 Jerzy Urban, rzecznik ówczesny komunistycznego rządu, w odpowiedzi na amerykańskie sankcje, które dotknęły Polskę z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego, powiedział znamienne słowa: rząd się sam wyżywi. Czy wyżywią się Polacy? Co na to naród? Czy będzie cierpiał? To ówczesnego rządu nie obchodziło. Rząd miał się wyżywić sam. Te słowa Jerzego Urbana bardzo wówczas komunistom zaszkodziły. Z kolei w roku 1993 ówczesny poseł i wicepremier Henryk Goryszewski powiedział takie zdanie: nieważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka. Po tych słowach Polacy ponownie już go do Sejmu nie wybrali. Z kolei w 1997 roku Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny premier naszego kraju, podczas powodzi tysiąclecia, która dotknęła Dolny Śląsk, do zrozpaczonych utratą dorobku całego życia powiedział słowa: trzeba się było ubezpieczyć. Po tych słowach jego rząd
szybko upadł. A z niedawnej historii. W 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podczas kampanii wyborczej wyrzekł słowa, po których faktycznie przegrał. Były to słowa odpowiedzi na pytanie młodego człowieka, za co ma kupić mieszkanie na ulicy. Ówczesny prezydent odpowiedział: zmień pracę i weź kredyt. I chyba te słowa przechyliły czarę goryczy i przegrał. Co do zapowiedzi wojny z ust naszego premiera, przypomnę słowa Pana Jezusa. Zapytany kiedyś o znak swego ponownego przyjścia i końca świata, odpowiedział uczniom. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, byście się nie trwożyli, bo to się musi stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. To nie koniec, jeszcze nie koniec. Ponieważ poza wojnami i wieściami o wojnach, jako znakiem końca świata, ponownego przyjścia Chrystusa, Pan Jezus zapowiedział jeszcze inne znaki. Mówił jeszcze dalej, w kolejnym zdaniu, o głodach, pandemiach, trzęsieniach ziemi, zwiedzeniach, o wzajemnej nienawiści i znieczulice. Ale to jeszcze nie koniec, bo po wypełnieniu się tych znaków ma nadejść coś znacznie lepszego od wszystkiego, czego ludzkość kiedykolwiek doświadczyła. Powrót Chrystusa jako preludium nowego świata, Królestwa Bożego, tego, którego modlimy się, o które modlimy się w słowach modlitwy pańskiej: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. To przyszłość. Dzisiaj jednak, bardziej niż wyolbrzymionych słów premiera o III wojnie światowej, obawiałbym się realności polskiej wojny domowej. Może nie od razu na ostrą amunicję, ale słowa w dyskusji publicznej zwolenników przeciwnych obozów są już bardzo ostre. Na ulicy takie słowa mogą łatwo zmienić się w kije bejsbolowe, noże, w połamane płyty chodnikowe rzucane na swoich przeciwników, kamienie, petardy i race. Każda wojna domowa, uświadommy to sobie, wiąże się z niewinnymi ofiarami. Wojna na słowa też. Pod koniec tego miesiąca będą to prawdopodobnie setki śmierci dziennie osób zmarłych na COVID-19 lub z powodu niedostania się do przepełnionych szpitali. Będą to pośrednie ofiary naszej wojny domowej jeszcze na słowa, retoryki wojennej i kierowania uwagi narodu nie na to, co najważniejsze. Ile razy mamy jako naród uczyć się na swoich błędach? Ile razy mamy popełniać te same błędy? Mądremu powinno wystarczyć raz. Ten nasz polski problem dostrzegł już w XVI wieku Jan Kochanowski, gdy w pieśni o spustoszeniu Podala przez Tatarów napisał: cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Zakończę jednak ten dzisiejszy słowny felieton cytatem z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiedział: w dniu sądu człowiek będzie się musiał rozliczyć z każdego niepotrzebnego słowa.
Analizujmy zatem rzeczywistość. Wyciągajmy wnioski, żeby kolejny raz nie doznawać szkód, strat i niepowodzeń z tych samych powodów. I uważajmy na słowa, na to, co mówimy. Żebyśmy, gdy przyjdzie czas, nie musieli się ich wstydzić i nie próbowali się ich wypierać. Dziękuję Państwu, tyle na dziś. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku Kompasu.